każde dziecko wie dobrze, że znana prawda to nie od dziś, że najlepszym przyjacielem jest pluszowy mały miś. Lecz że w światku misiów życie wręcz sekretem jest od lat. Z Beniaminem więc zaprzyjaźnij się i wtajemniczy wyróż nim świat. Z Beniaminem zaprzyjaźnij się, wtajemniczy wyróż nim świat. Sekretny świat misia Beniamina. Zguba. Dlaczego wzięłaś Beniamina? Zabroniłem ci tego! Ha! Idziemy do nowej sąsiadki! Mama powiedziała, że jest bardzo miła! Wiesz, że nie lubię, jak zabierasz Beniamina! On też musi się czasem przewietrzyć! Poza tym mały uwielbia jego towarzystwo! Może ktoś znalazł Lilę? Witaj, sąsiadko! A... witajcie! Mam na imię Eliza. To mój nieznośny brat Max, a ty jesteś... A... Asia. To nasze misie. Mały i Beniamin. Masz misia? Już nie! Moja Lila zginęła! Ja bym tego nie zniosła! Misie powinny zostawać w domu. Wtedy się nie gubią. Musiałam wziąć Lilę. Tata przewiózł rzeczy ciężarówką. My jechałyśmy pociągiem. Wtedy się zgubiła. Gdzie? Na dworcu. Wiesz, taki duży dom z pociągami. Nie zgrywaj się. Mówiłam, że się zgrywa? Jak to się stało? Nie wiem. W tym zamieszaniu nie zauważyłam. Nagle zniknęła. Szukaliśmy jej wszędzie, ale... na próżno! Asiu! Obiad! Chodź! Wszystko ci opowiem! Wiesz co? Musimy jej pomóc! No pewnie! Chodźmy! Nie mamy czasu do stracenia! Nie rozumiem! Dlaczego Lila po prostu nie poszła do domu? Coś musiało ją zatrzymać. Misie zwykle odnajdują swoich właścicieli. Przecież mamy szósty zmysł. Orientujemy się w każdych warunkach. Ta cała Lila jest po prostu niedouczona. Trzeba ją natychmiast zgłosić do Rady Misiów, jako niechętną do pracy. Znalazł się chętny. No, cały Sebastian. Myślę, że ty na pewno wiesz, jak ją znaleźć, pracusiu. Pewnie. Zaraz coś wymyśli. Może pójdę do Asi? Dowiem się czegoś więcej, jak zgubiła Lilę. Nie rozchodźcie się, dobrze? Dobrze! Cóż, nie możemy siedzieć tu bezczynnie. Jesteście gotowi do akcji? Naprzód! Nie chcę ci psuć zabawy, ale czy Beniamin nie prosił was, żebyście trzymali się razem? Będziemy razem! Na stacji! Za mną! Niespodzianka dla Beniamina. Dziękuję ci, śliniaku. Mamo, tato, wróćmy na stację i zapytajmy o Lilę. Twojego plecaka nie oddano do biura rzeczy znalezionych. To aha, nic nie da, Asiu. Dlatego Lila się nie odnalazła. Jest zamknięta w plecaku Asi. O! Oni nic nie rozumieją! Od
kimkolwiek jesteś. Ale nie bez tego. A? I mnie? Dziękuję, mamo! Tak pachnie Asia. Znajdziesz jej plecak? Świetnie! Zaraz opowiem o tym moim kolegom. A wiesz, gdzie ich szukać? Powiem ci w sekrecie, że twój młodszy kolega zabrał całe towarzystwo na dworzec kolejowy. Masz na myśli ten ogromny budynek, w którym jest pełno ludzi? Właśnie! Grupa maszerujących pluszaków wywoła poruszenie. To straszne! Zmiana planów. Nie siedź tak, pomóż! Kto? Ja? Sebastian nie kręci się po dworcach kolejowych. Co za leń! Wiedziałem, że dworzec jest taki duży. Mogliście mi powiedzieć. Nie pytałeś. Ojej, kryć się. Niedobrze. Gdzie jest Benjamin? Cześć, pluszaki. Lepiej zapakuję was do pociągu. Ktoś mógłby za wami płakać. Tak, dzwoniliśmy. Powiedziano nam, że nie znaleziono naszego plecaka. Mogłaby pani jeszcze raz dokładnie sprawdzić? Czerwony, z żółtymi paskami. Trudno nie zauważyć. Zaczekaj! Moja Lila! O, to nie ona. Przepraszam bardzo. Ojej! Jak ja wrócę do mamy? Mamo! Nie znaleźli. Nie ma? Jej. Asiu! No, no, śliniaku. Śliniaku? Do dzieła! Ej, żadnych psów! Gdzie jesteś? Asiu! Świetnie! Szukaj, Lilę! Asiu! Uwaga, człowiek! Asiu! Uważaj, przeszkoda! Tylko nie skacz! Nie! O! I jak? Warto było skakać? O, to rozumiem. O. Jest bezpiecznie? Tak się cieszę. Dziękuję. Kim jesteś? Benjamin, a ty masz na imię Lila. Skąd wiesz? O! O! Mały? Co one tam robią? Chyba pojadą tym pociągiem. Wiesz co robić, śliniaku? Tylko dobrze wyceluj. Jesteś. Nie powinienem, bo nie powinniśmy byli wychodzić z baru. Ojej, ale namieszałem. I to mi się w tobie podoba. Uczysz się na błędach. O. Chodźmy. Ciągnij. Zmiatamy. We'll be right back.
dlatego wabi się śliniak. A teraz pójdziemy tamtędy. Asia! Pozwól się zanieść śliniakowi. Dziękuję! Cześć! Żegnaj! Lila! Nie możesz zostać tu sama. Poszukamy rodziców. Tatusiu! Lila się odnalazła! A ja zgubiłam się na dworcu! Ale pomógł mi pies! Widzieliście małego i Beniamina? Śliniak! Nie wolno ci się bawić misiami! To nie wynosi ich z domu!